To co, chyba sobie zaczynamy. Dzisiaj robimy taktykę przede wszystkim na naszym Magusiu pod Golda, to znaczy nie będę się tutaj jakoś bardzo szczypał, jeżeli chodzi o jakieś otwieranie skrzynek, o jakieś takie rzeczy. Otwieramy wszystko jak leci, zwłaszcza przez pierwsze trzy raniki Ultimate i zobaczymy, ile da nam to Golda, bo jestem giga ciekaw. Wiadomo, pierwszy run Ultimate, bardzo fajnie, dlatego że na początku mamy darmowego kupca, jak co edycja, jak pierwszy raz przechodzimy. To pierwsza sprawa, druga sprawa jest taka, że przy pierwszym Ultimate liczy nam Golda tak, jakbyśmy robili ten loch pierwszy raz, a zrobimy go tak jakby za jednym razem trzy razy, czyli mamy Golda razy trzy, natomiast rozumiecie, z każdym kolejnym podejściem LD nam ten Gold, no ten Gold, który nam dropi, nam maleje, no nie? A przy pierwszym Ultimate tak to nie działa, więc no będziemy się tutaj łasić na jak najwięcej kaski, a no i może też pójść trochę grzybów na odrodzenia, ale to nieważne. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Czy oglądamy sobie trailerek? Może sobie obejrzymy, ale zanim to zrobimy, to oczywiście w prawym górnym rogu kodzik. Mam nadzieję, że już poużywaliście. Mam nadzieję, że wszystko działa. Ja go sobie tu skopiuję. Mam nadzieję, że rozesłaliście również po gildiach i tak dalej. Także to przede wszystkim. Neutral myślnik 4HT4. Cyk. Kupon pomyślnie wprowadzony i co? Dostaniemy? Czy nie dostaniemy? Dobra, dostaliśmy gziby, dostaliśmy klepsydry, chyba wszystko śmiga. Co do nowych itemków, o teraz się dopiero pokazał ten, pokazał popapik. Co do nowych itemków, MR-ku, to ja je tutaj mam przygotowane dla widza. I również je pokażę, dlatego że jak już mówiłem tam w którymś z poprzednich odcinków, bo to już jest w sumie od miesiąca chyba, dostaniemy tutaj klatę, dostaniemy pierścionek, w sensie mówię o nowych itemach, i dostaniemy rękawice. I już wam pokazuję, jak one wyglądają, bo przygotowałem się specjalnie dla was. Cyk. Tak wygląda klata. Jeżeli chodzi o klatę, to co mogę powiedzieć, no... Jakoś tam może pasować do jakiegoś takiego błękitnego, fioletowego seta, ale no... buba klata. No nie wiem, czy taka buba, no... Kolorystycznie pod coś tam może podejść, nie? Ale no, fanem nie jestem. Kolejne są rękawice. Rękawice są nawet spoko, ale w ogóle ja czekam, bo ogólnie tak, jeżeli chodzi o ten set, to te itemki się naprawdę zapowiadają ładnie, więc jak już będziemy mieli komplet za kilka lat, czy tam nie wiem kiedy, no to może to ładnie wyglądać, ale okej, nieważne. Rękawice nawet spoko i mamy jeszcze pierścionek. Pierścionek też mi się podoba. Pierścionek jest nawet ładny. Ale no, szału nie ma. TBH. Klata pasowałaby do ciebie. Gromkings, uważaj sobie. Gdyż takie żarty to wiesz. Żartuję oczywiście, wariacie. Możesz mnie wyzywać. Ja jestem odporny. Pierścień mimo najlepszy? No, chyba tak. Wydaje mi się, że tak. No to co? Zobaczymy, co dla nas przygotowali twórcy kochani. Nie będę reagował, bo to jest chyba bardzo głośne i tak mnie słabo słychać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także nie reaguję, bo chyba mnie nie słychać nawet za dobrze. Kurwa, ale że to tyle? Ej, w ogóle ten kot jest zajebisty. To jako jakaś ikonka albo coś takiego. Przepięknie to wygląda. Ale szczerze mówiąc, myślałem, że to jakieś dłuższe będzie. Git słychać? A to może, nieważne. Ty, ale krótki coś ten trailer. Myślałem, że będzie dłuższy. Ale nieważne, wchodzimy. Wchodzimy, bierzemy sobie Ultimate i zobaczymy, ile nam... A, na pewno. Zobaczymy, ile nam poleci goldzika. Tu nie czytamy, bo to wszystko to samo. Ogólnie podejrzewam, że gameplay się jakoś bardzo nie zmienił. Tak, TBH. Dobrze, że krótki? Czemu? Właśnie fajnie, jakby... Jakby dłuższe było.
No ale zobaczymy. Gameplay się jakoś bardzo nie zmienił, podejrzewam, jest ogólnie, jak nie zapomnę, to wrzucę też tutaj, bo to też pójdzie na YouTube'a, także możecie powiedzieć siema YouTube. Wrzucę pewnie w przypiętym komentarzu mój filmik o legendarnym lożku, tam wszystko LD, będzie można sobie obejrzeć, ale dobra, to nieważne, lecimy. Czy coś zasłania? Logo zasłania troszkę te klucze. Ale to jakoś nie jest istotne. Dobra, lecimy. I tak jak mówię, odbieramy wszystko, co tylko możemy odebrać. Proszę bardzo, 45 milionów, pięknie. Tutaj tak samo, te szkieletory podnosimy. Ogólnie przy każdej edycji legendarnego lożku, za pierwszym podejściem, o, mamy tego darmowego kupca. On już jest chyba zawsze na piątym piętrze, jak się nie mylę. I zobaczcie, on zawsze oferuje dwa takie same buffy i kosztują 0 kluczy. Więc można by się zastanowić, czy nie lepiej, jak ktoś chce oczywiście wydać grzybki na legendarny loch, czy nie lepiej tego pierwszego zrobić ultimate'a, chociażby ze względu na te buffy. Ale dobra, to nieważne. Lecimy. Jestem ciekaw, ile tutaj goldzika poleci. Biorę te znaki zapytania, bo tu są przeważnie skrzyneczki. To od razu chyba wszystko sprzedaję. Do wiedźmy, nie ma co się, wiecie, rozdrabniać, że tak powiem. No i co, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to oczywiście dawajcie. Jeżeli ktoś ogrywa pierwszy raz legendarny loszek albo coś takiego, to pytajcie, chętnie poodpowiadam. Ale no, raczej wszystko jest w tym filmie moim. No to akurat gameplayowo to ten legendarny loch to się chyba od roku nie zmienił. Tak szczerze, wszystko działa tak samo. W sumie to mogę klawiaturką klikać. Dobra, na razie farmimy te klucze. Były dwie skrzyneczki chyba, jak się nie mylę. Sianko Munik, witam cię serdecznie. Zdążyłeś, dopiero zaczynamy. No i tu już muszę zacząć uciekać, ale dobra. Pierwszy dedek, to nas nie interesuje. Pamiętaj, że skrzynka chyba z trójkątem w dół jest bezpieczna. Bardzo dziękuję, Zielix. Będę pamiętał, chociaż jak przychodzi co do czego, to otwieram tą skrzynkę tak czy inaczej. Kodzik daje 25 grzybków i 125 szczęśliwych monet. Suchy kozak. Działa od 50 poziomu. Dobra, już tu trochę zacznę uciekać, chociaż nie wiem. Kurwa, no na razie mało tych skrzynek jest. Emerku tam pisał, że 900 milionów golda ze sprzedażą itemków z pierwszego rana. To sporo chyba. Kurwa, drugi dedek. Oczywiście przypominam, że to nie jest żaden poradnik. O, dobra, jest goldzik. Ty, ale w sumie to te potwory mi też dają golda. To ja nie wiem, czy nie lepiej by było po prostu cały czas z nimi walczyć, chociaż no to będzie w ogóle takie o. Ale no, nie wiem. Kodzik, Piotrek, masz w prawym górnym rogu. Dobra, to na razie wszystko zbieram. Co my tu mamy? No co, skuteczna ucieczka, no to jest git. Zajebałem dzisiaj stówkę z twoim kodzikiem, niech ci nadjebie od prowizji. Dziękuję ci pięknie, Kducik. Dzięki ślicznie. Dużo osób ogólnie używało kodziku od wczoraj. Bardzo mi miło z tego powodu. Nie no, chyba przed nimi to uciekamy. Emerku, jak ty robiłeś? Ty walczyłeś dosłownie z każdym przeciwnikiem, czy uciekałeś przed nimi? Siemanko, Pilol. Bo oni tego golda sypią, ale oni go sypią raz na jakiś czas. Siemanko, Matthew, witam. Uciekałeś? A, no właśnie. No to my też uciekamy, no trudno. I co? I teraz może jakiś kluczyk. Mamy skrzyneczkę, pięknie. Od razu wszystko sprzedajemy. Ale coś na razie tego golda... Na razie tego golda nam nie leci jakoś super. Dobra, jest skrzynia, mamy klucze, ale my się tu już na razie nie będziemy bić. Chyba, że jakoś się doczłapiemy do kupca następnego. On teraz jest jakoś po 40 pomieszczeniu. No i właśnie, cyk. No niestety, jest jak jest. Które to już odrodzenie? Trzecie chyba, tak? No co mogę powiedzieć. Dobra, może tak to zrobię. Dzięki za kodzik, nie ma problemu, Piotrek. Bardzo mi miło, że mogłem pomóc. Ty, leczonko, dobra, to tu bierzemy. A nawet tego niech będzie. Skoro nam samo leczonko poleciało, to... Szansa na runę w legendarnym lochu jest taka sama dla każdej runy, czy mają jakieś większe procenty? Wydaje mi się, no Monster, że szansa jest taka sama, z tym, że no tych run jest tyle, że wiesz, różnie ci to miesza, że tak powiem. Ale chyba szansa jest ta sama, no. Dobra, tu już zaczynam uciekać i powolutku zaczynam tych kluczy używać. Okej, mamy na razie 500 milionów, ale to zresztą chyba tam pisze w podsumowaniu. Dobra, są dusze, też git.
Dodajemy wszystko. Chyba piszę w podsumowaniu, ile golda zdobyliśmy, nie? To sobie zobaczymy. Chociaż z tego co wiem, to chyba nie uwzględnia w ogóle itemków, jakie sprzedajemy w trakcie. No ale to znowu nie ma jakoś dużo tego. Dobra, szansa na odblokowane drzwi. Też jest spoko. Jest napisane, oczywiście, że tak. Jest napisane, przepraszam za mój tragiczny język polski. W sumie to my się nawet nie skupimy na bossach, z jakimi walczymy. A to jest w ogóle rzeczy graficzne / dźwiękowe. To jest chyba jedyna rzecz, która się zmienia co edycję. Bo reszta pozostaje raczej ta sama. No oczywiście wiadomo, ostatnio doszedł ten loszek Ultimate. No ale to się różni tylko tym, że dostajesz 3 razy więcej wszystkiego, no a przechodzi się tak samo, jakby nie patrzeć. No i płacisz na start jakąś tam opłatę wejściową, że tak powiem. Znaczy no Monster, ja miałem praktycznie 0 golda na postaci, bo wydałem. Także po prostu wam powiem. Dobra, tu jeszcze bitka. O kurwa, niekoniecznie, dobra, tego podnosimy. Dobra, spróbuję uciec. Nie udało się. O, leczonko, zajebiście. Jemu chodziło o jego narzeczoną chyba, czy tam dziewczynę, a nie o jego mamę jak coś. Także spokojnie, knucik. Ale elegancko. Pilnuje się szacunku do mamusi. To mi się podoba, knucik. To co, do tego jeszcze pizgniemy. Jakiś goldzik zawsze. Tego podnosi... Kurwa, no nie mamy szczęścia do tych szkieletorów. Tu już musimy zacząć otwierać. Ile brońka? Brońka zwykła, zobaczcie, zwykła brońka, bo to też jest ważne, nie powiedziałem. Na Magusiu będę się chciał przebrać w 100%, bo mam tutaj itemki sprzed jakichś 40 ponad leveli. Zobaczcie, zwykła brońka. Ej, halo. O, dokładnie. Zwykła brońka mi daje 260 średnich. Myślę, że legendarna może się otrzeć nawet do 300. Więc wiecie, tutaj itemki też zdecydowanie muszą zostać wymienione. Mam nadzieję, że z pierwszego Ultimate'a nam poleci od razu jedna z broni. W ogóle na to liczę, nie? Nie masz psychy do kociołka dać? Ale ja jej nie będę używał. W sensie ja ją zostawię do kibla i potem pewnie na pachołka jakiegoś. A ile dają Magusiowi w sumie? O, Magusiowi też daje 200. No to zobaczymy, zobaczymy. Ej, właśnie, bo teraz jak się klika karczmy, to nam nie przychodzi do tego lochu. Bo w ogóle też jedna z niewielu zmian, tu jeszcze kontynuując, to jest to, że teraz można ogrywać legendarny loszek, jak jesteśmy na warcie, nie? No ale to akurat wiecie, drobna zmiana, ale wydaje mi się, że nawet na plus. Czy mam gdzieś screena z najlepszymi runami legendarnego lochu? Najlepiej obczaić sobie ten film Wszystko o legendarnym lochu. Ja nie mam takich screenów pod ręką teraz, to ci nie pokażę, wariacie. Albo u mnie na Discordzie, albo na tym filmie tam pokazuję. Dobra, nie chce mi się rolować, szkoda grzyba, jakoś tam się jeszcze wyleczymy. Cyk, dobra, lawka, pięknie. Dobra, następna skrzynka, ok, mamy już 800 milionów golda, 830 teraz dokładnie. To nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. A grzybki na tej stronie są przed podwyżką cen, więc są po prostu dlatego tańsze. Dobra, co my tu mamy? To możemy od razu... Czekajcie, to są rzeczy z kibla. Ja tu pachołki chcę przebierać. W sumie to na razie nie... Potem się to w międzyczasie przebierze. I jeszcze to. To od razu, żeby zużyć ten event do kowala. Ciągle klikam odruchowo w tą karczmę. Tak, dokładnie Gibbontree, na byle jakim serwerze, no. Dobra, niestety. Ile razy już tu się odrodziliśmy? 3 razy. Teraz 4. Dobra, czyli 850 grzyba nam na razie poszło. Okej, to bierzemy do plecaka. I co? Co my tu mamy ciekawego? To jest słabe, to będzie git. 120 osób? No, sporo. Jeszcze w filmie mówiłem, że streamek będzie, to pewnie będą dochodzić powoli, że tak powiem. 5 kluczy, dobra. Uciekamy na razie. Ty, w sumie po tym trzecim bossie nawet ładnie to wygląda. Takie ozłocone. A wiecie? A, już się nie da tego zrobić? Ej, kiedyś się dało pochodnie zgasić, jak dobrze pamiętam. Teraz już to nie działa? Nieźle. Okrojony, legendarny loch. Nie ma funkcji najważniejszych. To mogę otworzyć. Mamy mięśniaka i chyba golda. Dokładnie, pięknie. 921 milionów. Tego nie bierzemy. W sumie to nie zauważyłem dużej różnicy w tym moim przechodzeniu lochu od takiego zwykłego.
Oprócz tego, że trochę więcej walczyłem niż normalnie. Dobra, mamy ponad bańkę. Ponad miliard golda. Czyli 100 statystyk za pierwszy ultimate. Pojebana ilość. Wiadomo, że z każdym kolejnym przejściem będzie tego mniej, ale no i tak. Zobaczymy, Farenik, zobaczymy. Dobra, teraz uciekam. I muszę te klucze zacząć zużywać. Jak tylko będę miał okazję. Pyk, następny goldzik. To zależy, jaką wersję wybierasz, bo jeżeli wybierasz wersję Ultimate, to musisz płacić 650 grzyba, a wybierz sobie tą zwykłą, to będziesz mógł wejść normalnie. Ty pewnie wybierasz Ultimate'a. Dobra, lecimy. Sprzedajemy wszystko, cyk. Co my tu jeszcze mamy? 4 pokoje. Tu uciekamy, udało się. Tu spróbujemy uciec, kurwa, nie udało się. Przez to, że nam się teraz nie udało, to bardzo możliwe. 349 knucik. To bardzo możliwe, że chyba, że jakiś buffik, no niestety. Dobra. Ej, kurde, ten boss też ładny, tak szczerze. No właśnie, tak czułem. Przez to, że nam się nie udało uciec, no ale trudno. Pyk. No i co? Brońka. Proszę cię o brońkę. To jest jedyna rzecz, jaką chcę. Wydałem tutaj 900 grzyba na to przejście. No 900 grzyba za brońkę. Chyba powinno siąść. Zobaczcie, ile golda. 1,193,000,000, a na koncie mam teraz 1,297,000,000. Bo jeszcze jakaś sprzedaż itemków i tak dalej. Czyli prawie 130 statystyk z pierwszego przejścia. Dobra, mamy nowy pierścionek. Mamy nowe rękawice. W sensie, bo zakrywam bez kitu. No ale no to musicie mi uwierzyć na słowo. Fajny dropik, nie? Pierwszy ultimate, dwa pierścionki. Fajnie, fajnie. Generalnie tego się spodziewałem. Co wam mogę powiedzieć? Dobra, no ale to oczywiście też wymieniamy. Zobaczcie, 123 staty. Rękawice 124. Wymieniamy to sobie oczywiście, tylko musimy runki pozamieniać. Dawaj, dawaj. Farmimy golda. Pierwsze trzy na pewno będą ultimate'y, bo jeszcze tego golda będzie fajnie sypać. No ale widzicie, tu już jest drugie podejście i już się zaczynają puste skrzyneczki, nie? Za pierwszym podejściem tego nie było ani razu. Także dlatego warto sobie sfarmić. Tak, tak, no lecimy na magu, no. Ile razy będę w stanie przejść ten loszek free to play? I wydaje mi się, że dwa razy powinieneś dać radę. Jeżeli zagrasz z głową, to dwa razy bez problemu. Jak będziesz miał więcej farta, no to może nawet 3-4, a jeżeli będziesz miał pecha, no to tylko raz, ale polecam po prostu myśleć, nie klikać na pałę i dwa powinny siąść. Jak tam Dzionek mija? Bardzo dobrze, Wolter, dziękuję. Czy będzie tutorial z tego? Dominik, jest tutorial na kanale. Wszystko o legendarnym lochu. Jest taki film wrzucony 9 miesięcy temu około. Tam jest praktycznie wszystko aktualne. Poza tym gameplay z legendarnego lochu u mnie na kanale no to chyba z każdej edycji. W sumie ja tu powinienem klucze zbierać, a nie myślę. Z każdej edycji masz praktycznie jakiś gameplay. Tu nie ma jakiejś gigantycznej filozofii, no. Nawet jakbyś to grał idealnie książkowo, to i tak dużo zależy od szczęścia, szczerze mówiąc. Po dwóch ulti mam już pełne EQ, można kończyć edycję. A, dobra, i znowu nie spojrzałem na tego bossa. Ale bossy się zmieniły, no nie będziemy się tu podniecać grafikami, nie? Bossy się generalnie... generalnie się zmieniły, są jakieś tam nowe. To jest kurwa... O, jeszcze... To był miski jak coś. Ale może się uda. Ty, no dobra, udało się. Dobra, dobra. Na pewno nam poleci klata, ta nowa, dlatego że na te itemki, wiecie, takie nowe jest po prostu większa szansa i one lecą praktycznie od razu. Ale oprócz tej klaty może nam poleci również broń, kto wie. O kurwa. Mamy to. Mamy to.
Teraz tylko jaki rozrzut, bo to też jest istotne. Ale dobra, zaraz zobaczymy. Przynajmniej drewna dostałem. No tak, no w sumie to się opłacało, ale jakbym zginął na tym bossie, to nie byłoby tak dobrze. No właśnie, to jest to. Mówiłem, że ta klata też będzie. I co więcej? Ej kurwa, to jest następny pierścionek, czy to nie jest pierścionek, bo już nie pamiętam. Dobra, proszę, dobry rozrzut. Taki pasek? A, no to git. Taki wiecie, taki fajny, nie? Fajny. No tak. Tak średnio bym powiedział, szczerze mówiąc. Dało się lepiej. Nie jest to najgorsze. Chociaż nie, no kurwa, to jest do pizdy. Jak tu nam zwykła broń dała 4-4 standu, maksymalnie mamy 3,5. To jest jednak do pizdy. Ale dobrze, zostawimy to na zboczku, bo jeszcze może jakaś brońka poleci. Co wątpię, no bo dwie bronie podczas jednej edycji to tak rzadko. Jak nic lepszego nie poleci, to ubierzemy tą. Na razie i tak mi się nie śpieszy. Ale oczywiście paseczek i klatę podmieniamy. Ale dobra, nieważne. Okej, lecimy jeszcze z jeden tak typowo pod golda. Lecimy, lecimy. Okej, mamy jakąś skrzyneczkę. Aha, ile z tego drugiego golda było? 740 milionów jakoś. Czyli no już widzicie, już zdecydowanie mniej, ale tak czy inaczej sporo. Ja wiem, że nie oddaję, ale mówię, ja tu miałem odłożonego 1,5 miliona kryształu, przed w ogóle jeszcze odzyskiwaniem gemików. Ale dobra, nieważne. Najwyżej się nie wszystko zrobi razy 19, to tam jest akurat najmniejszy problem. Dobra, czyli łącznie już 200 podstaw z samego Eldena farmiliśmy. Lecimy jeszcze raz. O, pięknie. W całej historii Shakesa nigdy na Wielkanoc nie było żadnych pakietów. I nie wiem, skąd sobie to ludzie wzięli. Oczywiście wiadomo, nigdy nie mów nigdy, dlatego że na Sylwestra też nie było żadnych pakietów, a w ostatniego Sylwestra nam dali jakieś tam. Ale no wydaje mi się, że ostatnio była ta zimowa wyprzedaż, to raczej następnych pakietów nie dadzą. Ale kto wie. Dobra, mamy trinkecik, mamy wisior, którego jeszcze chyba nie mieliśmy. I na razie stop, moment. A, i następny pierścionek. W tym roku to nawet nie będzie tego eventu poszukiwanie jajek na Wielkanoc. Wolter będzie, ten event już został zapowiedziany w tą środę. Także nie wiem, czemu tak piszesz. Akurat jego już zapowiedzieli oficjalnie. Także jakieś niesprawdzone info. To co my tu jeszcze musimy wymienić? No buty i tom. I czapkę. Buty, czapka, brońka, ewentualnie jak nam poleci lepsza, w co wątpię. Ale dobra, nie ma tragedii. 480 milionów. Z tego podejścia. No ale to już widać, już zdecydowanie mniej tego golda leci.